Dzień dobry, wieczór, Tomek. Przed wami Hyper Light Drifter. Jakim cudem ja to przegapiłem? Jesteśmy tuż przed wejściem do bossa na wschodzie. Tutaj są drzwiczki. Szukamy dalej sekretów. No, to było ciekawe. Czy ja to przegapiłem, czy nie wiem? Czy może tu byłem i zapomniałem i przełączyłem z powrotem, ale chyba nie. A, w ten sposób dojdziemy tutaj. Aha, tak się zastanawiałem. Byłem tu. Okej. Okay. Monolit jest aktywny. No. Ach. Czy to jest Elka? To na czym stoję, to trochę tak wygląda. A propos monolitów i języka drifterowego, wciąż jeszcze dokładnie nie wiem, jak go rozszyfrować. Znaczy, no niestety przez przypadek, jak tam oglądałem let's play na YouTubie, to zobaczyłem mniej więcej hint. Tak jak przypuszczałem, to jest mniej więcej szyfr literowy, podstawieniowy, ale chyba jeden symbol może oznaczać dwie litery, czy coś takiego. Muszę zobaczyć, ile jest różnych symboli. Jeżeli powiedzmy 13, to by się zgadzało, bo tam w angielskim jest 26 liter, więc wtedy by pasowało. Ale to myślę, że w rozszyfrowywanie się pobawię, jak znajdę wszystkie rzeczy. Myślę, że znajdę jednak, cholera tam. Podoba mi się ta gra. No i właśnie, czy to jest Elka, czy coś tu jest? Prawdę mówiąc, nie widzę nic. To nie oznacza, że niczego nie ma. No ale tak, tutaj byłem, więc... No, to po prostu jest apteczka. Dobra, wezmę, żeby mnie ten... nie pingała mnie. Może wcześniej coś tu było. Skoro już tu byłem. No nic, to szukamy dalej. No właśnie, tutaj też jest taka niby Elka. Może to tylko jakiś wariant tekstury tych płytek? Chociaż podejrzane, że jest tylko na niektórych z nich. No nie no, większość z nich w sumie różni się jakimiś tam detalami z tego co widzę, z tych płytek. Po wyjściu z komnaty bossa szliśmy tędy i widzę, że tutaj coś pominąłem. Jak żeby inaczej, o właśnie, złotka, można by coś powoli upgrade'ować, ale to jak wrócę do miasta. To jest fascynujące. Ja na 100% tutaj byłem, ale jeden z tych mobów wyrzucił złotko. No, silny atak, nie potrafi odbijać pocisków. No, to jest ten dungeon z kabaczkami chaosu. Przecież byłem tutaj. Chyba, że jakimś magicznym sposobem akurat w tej części nie byłem, ale to niemożliwe. Oczywiście, że tu byłem. O, ten biedak się boi. W sumie to jakoś tak wcześniej słyszałem dźwięk przypominający dźwięk diamenciku. Chwila, ta platforma. Możemy na nią wskoczyć, ale się zapadnie. Nie wiem, czy to ma jakiś sens, pewnie można by na skróty jakoś iść. No, to byłem tu. Więc dlaczego jeden z nich wyrzucił diamencik? Znaczy diamencik, złotko? Bardzo dziwne, może... Wcześniej też wyrzucił, ale... nie wiem, umarłem i zapomniałem z powrotem podnieść albo jakoś tak? He.
Aha. Tutaj mamy Elkę. To jest troszkę dalej w tym samym dungeonie. Cóż ta Elka znaczy? Widzę, że tam po prawej coś jest. Ha. Nie mogę nic tutaj aktywować. Nie widzę, żeby były po prostu jakieś niewidzialne ściany. Czy co, mam tam na ślepo driftnąć gdzieś w prawo? Aha. Już widzę. A. Pudło. Trafiony, no. Tak, tutaj raczej mnie nie było. O, i tutaj kolejna Elka, dobra. Do czegoś dochodzimy. Cóż to będzie? A, apteczka? No, nie wiem, zostawię chyba. Zbiorniki z tym różowym płynem, który, nie wiem, to wygląda jak jakaś część tego całego urządzenia, które widzieliśmy w intrze, które jakby ludzie z tych czterech cywilizacji starali się jakoś stworzyć przy pomocy tego magicznego psa. I ostatni boss jakoś to skoruptował. Dobra, tutaj tylko apteczka, niech będzie. Ale mamy przejście dalej, co mi się podoba. Mam nadzieję, że... Aha, złotko. Tylko złotko? Dobra, dobre i to. No to zabawmy się. Granaty są fajne. Odbijanie pocisków też. Szczególnie jeżeli się trafi. No, właśnie. Pięknie. Dobra, poleczymy się. A w sumie tam przecież apteczka jest za rogiem. I to cóż, to chyba tyle. W tej części szukamy dalej. No i ta część. Jednak tu nie byłem jeszcze, szukając sekretów. Ja. Wydaje się to w miarę prostym challenge'em. Jak tu trzeba driftować? W lewo, zigzakiem i w dół. Może mi się uda. O! Cholera. Na końcu nie widziałem, gdzie. Właśnie. A, okej. Okay. Już widzę, co źle zrobiłem. Łyknijmy apteczkę. No było nieźle, tylko tam pod końcem trochę się zaciąłem. Czyli tak, nie w lewo, ale do góry i naokoło. O. Zlamiłem, ale cóż, jakoś się udało. Kolejne złotko i kolejny jakiś szkielet, nie wiem, rozpięty. Czy tam leżący na czymś? Dobra, poleczę się jeszcze raz dla bezpieczeństwa i spadamy stąd. Znowu złotko wyrzucone. A przecież na pewno tu byłem. Nie wiem, czy to jakiś bug, czy co? Czy można jakoś farmować złotko w nieskończoność? To byłoby bardzo dziwne, nie wiem. Co tu się dzieje? Aha! Tych drzwi jeszcze nie otworzyłem, jeden klucz. Więc zobaczmy zaraz, co się za nimi kryje. Obmacuję wszystkie ściany. No. Z jednym kluczem i jakiś po prostu nowy obszar. Tu coś widzę, tak. Elka oraz po lewej widać, że... Można się tam udać. Sześć drabinek. Ładnie. I co? O cholera. Zaraz.
Nie, to jest jakiś nowy obszar chyba. Na oko. Ktoś ostatnio mówił, że chyba zbyt często używam zwrotu coś tam na oko. No, nie wydaje mi się, żebym tu był. Myślałem, że to nas zaprowadzi jakąś inną drogą, gdzieś, gdzie już byliśmy, ale chyba nie. Teraz czy tam na lewo da się wskoczyć? Może, znaczy dać to się pewnie, nie wiem czy się da. Ale czy coś nam by to dało, to nie wiem. Dobra. Halo. Impreza, widzę, się dzieje. No, dziwne, że jakoś nie zamknęło mnie tutaj. No dobra, poleczę się. Myślałem, że mi odetnie drogę powrotu, dopóki nie zabiję wszystkich, ale nie. Wszystko fajnie, ale co z tego? Aha, tam ogień, widzę już drogę. Ale jeszcze szukam, czy nie ma gdzieś czegoś po lewej, ale chyba nie. Na razie wszystko wygląda prosto. No, w sumie tu was zastrzelę chyba. No. A, za późno. Oj, prosto w pocisk wleść, czemu nie? O, wow. Dużo was tu. Słyszę. Słyszę, to będzie ostatni diamencik. To jest ten dźwięk magiczny. Teraz pytanie, czy ja widziałem gdzieś jakieś drzwi, które potrzebują 8? Czy nie? Gdzieś indziej widziałem, ale czy w tym obszarze widziałem, to nie wiem, być może. Oczywiście, Alzheimer, nie pamiętam. Oho! Oczywiście. To będzie klucz, czy co? Nowy strój, jakiś taki złoty. W sumie to czytałem mniej więcej, znaczy czytałem, co mniej więcej robią te stroje. W sumie one mają jakieś efekty nieznaczne. Przynajmniej niektóre z nich nie są tylko kosmetyczne. Aha, i co tędy? Ale oczywiście nie pamiętam, co który robi. Dobra, chyba jeden HP mi został, czy tam dwa, więc się poleczę. Aha, tam po lewej coś jeszcze jest. O, to będzie zabawne. Złotko. Złotek tutaj natrzaskałem od groma. No ale myślę, że w tym obszarze najwięcej rzeczy pominąłem, bo jeszcze nie wiedziałem, jak się jakby sekrety rozpoznaje. Dopiero zaczynałem. Więc dlatego. No ale to chyba wszystko tutaj, więc poszukam teraz tych drzwi ośmiokątnych, ośmiotrójkątowych. No, a propos, wyjechałem z dungeonu i tam po prawej w rogu widzę złotko od razu. Czy ja naprawdę to pominąłem? Wow. No. Oho, jest Elka. O cholera, ja nie mam amunicji. O, trzeba się naładować. Czystym przypadkiem coś znalazłem. Znaczy czystym, no szukam kwiatków czy tam czegoś, żeby naładować amunicję wciąż. Tu jesteśmy no mniej więcej na górę od teleportu. Tak, widzę Elka.
Czy może już wcześniej ją widziałem i się zastanawiałem, co ona robi? Czy to nie była ta, tylko jakaś inna? O cholera żaby, do widzenia. No to tam mogłem naładować, ale odpalmy monolit najpierw, gdzie ja jestem tutaj. No, to dosyć sneaky. Ciekawe, ile już ich mam. Nie liczę. Ale pamiętam, że było tam jedno miejsce, gdzie te chyba wszystkie monolity się jakby gromadziły i można było sprawdzić. Dobra, pójdę tutaj, załatwię ich. Aha, w ten sposób. No, zapisało stan. Okej. Dobra, mam amunicję, więc wracamy do tamtej poprzedniej Elki. Chciałem mieć railguna, żeby lepiej celować. Szło się jakoś nie w dół. Nie w dół. W lewo. Tu jest teleport. A z teleportu to był dół. I tutaj. Mhm. W sumie ten obelisk, znaczy ten, nie wiem, trigger, ten, to coś jakoś inaczej wygląda i pewnie... Co tam jest? Znikające ściany. Ściany i podłogi. Ej, co jest? Tak zlabić. To będzie przykre. O cholera. To będzie przykre. No to... Próbujemy. O wow. Jeszcze wpadam do wody po prostu. Tutaj trzeba chain driftować jakoś bardzo dobrze. Czego ja nie robię zupełnie. O cholera. To jest ciężkie. No, ciekawe. Jednak z pistoletu nie da się tego w ogóle aktywować. Musi być railgun. Dlatego pewnie ten przełącznik jest jakiś taki grubszy. No, trochę irytujące jest, że kiedy się umiera, to... to się nie regenerują apteczki. Trzeba iść i gdzieś je znaleźć. Czyli w tym przypadku poszedłem do miasta, tam przed ostatnim bossem zebrałem. No i zmieniliśmy strój na ten pomarańczowo, jakiś złoty taki. Próbujemy dalej. Ledwo. No to teraz nie umrzeć. Od jakiejś głupoty. O tak. Mamy złotko i czyżby klucz? To mam nadzieję będzie klucz. Dziewiąty. Do kolekcji. To było trochę trudne. To co, teraz szukamy dalej tych magicznych drzwi. No chyba jakieś są tutaj gdzieś, tak myślę. Drzwi, które potrzebują wszystkich fragmentów. To są w sumie fragmenty, to są moduły oficjalnie. Widziałem, że jest achievement, żeby zebrać wszystkie moduły. Ha, tego jeszcze nie zebrałem. Jak to się stało? Aha, widzę już platformy z ogniami, więc pewnie tak się stało. Muszę pamiętać, że tam jest coś i tu po lewej chyba coś jest, ale nie wiem, czy tam się w ogóle da dojść. Czyżby to tędy się szło?
A. Zaraz, jak tam doskoczyć? Z góry? Cholera, nie wiem, czy w ogóle się da jakoś. Z dołu? Też nie? Więc jak? O, to jest pytanie. Trzeba w coś strzelić. O, lol. Udało się, tak po prostu. Jakiś dosyć trudny skok. 8 kluczy. Cóż tutaj znajdziemy? Kolejny kostium. I to wszystko. Jakiś inny drifter chyba poległ. A wciąż nie wiem, jak to złotko zdobyć z samego początku dungeona. Teraz jesteśmy na dolnym poziomie jakoś. Widzę. Tutaj na dole po lewej jest to złotko, o którym mówiłem, ale w sumie... Zaraz, nie, dalej nie wiem, jak się tam dostać dokładnie. Przecież... Lol. Nie sądziłem, że dosięgnę, ale najwyraźniej po prostu dałem radę tu doskoczyć. Ładnie. No właśnie, kupiłem w sumie upgrade'y do moich broni w mieście. Amunicja do railguna i czegoś tam jeszcze, shotguna chyba. Za wiele nie mam już do ulepszania. W sumie mógłbym kupić drugi granat na przykład, no, to by się pewnie bardziej przydało. Aha! No, naprawdę, to jest niezłe. Czyli tak, te strzałeczki jednak pokazują kierunek, że tutaj coś jest. Wreszcie znalazłem te drzwi. Faktycznie istniały. Tutaj. No to zobaczmy, co się za nimi kryje. Cóż za wspaniałości. W sumie nie ma pojęcia, czego tu oczekiwać. Bardzo podejrzana platforma. Zejście takie, no... Wydaje się ważnym miejscem, dokądkolwiek to prowadzi. No, prawdopodobnie do jakiejś walki konkretnej. Albo nie. Naprawdę nie potrzebowałem w życiu więcej ogni. Czyli tak. To będzie raczej stała pozycja w menu. Miotacze ognia, jakieś pułapki. Czy tam u góry coś jest? Czy tam da się może wejść? Nie, nie wygląda to na rozsądne. Okej. Dzień dobry. Jest trochę walki. Bez szału na razie. Cóż to za przełącznik? Aha. W sumie to można by włączyć, bo zawsze to nam daje trochę osłony przed jakimiś niespodziankami. Dobra, tak, teraz obmacywać wszystkie ściany, żeby przypadkiem czegoś nie pominąć. W górę czy w dół? Zajrzę może w dół. Co tu jest? No ale zaraz, ciekawe co dostaniemy na końcu tego dungeona. Oho, już widzę co tu się dzieje. No,
Dwa złotka, no bo mamy już wszystkie moduły. Więc co nam tu mogą dać? Może jakaś broń, bo w sumie brakuje mi kilku broni. Ale złotka też mile widziane. Chociaż no, jak już mówiłem wielokrotnie, za bardzo nie mam na co ich wydawać. He? Nic tu nie ma? Na pewno? Chyba nie. Na pewno nic tu nie ma. Dobra, to wracamy. A, troszkę zlamiłem, ale no, już się mniej więcej przyzwyczaiłem z powrotem, jak się robi te chain drifty. Dobra. Czyli można iść do góry. Do góry. To są jakieś drzwi? Tak. Interesujące. Dobra, może najpierw w prawo w takim razie. Apteczka? Tak, też myślałem. Podejrzane, ale nic tu nie widzę. Chyba nic tu nie ma. Więc idźmy do góry. Co to może być? Więcej was. O, i właśnie te takie płytki na podłodze z rąbem i różowymi kropkami to są chyba spawnery. Dzień dobry. No. O nie, kabaczek chaosu. O, robi się ciekawie. Gdzie ja jestem? Nie widzę się. A, tam jestem. Amunicja się skończyła. To było piękne. Ten biedak się wystraszył. To jeszcze nie koniec, widzę. Au. O cholera, kabaczki w dużej ilości. To mnie zaskoczyło. No dobra. Zabawa na całego. Powtórka z rozrywki. Macie tu granat na dobry początek. A, jednak nie jestem w stanie go jednym takim ciosem zabić. A jego? Nie, też nie do końca chyba, bo musiałem go nadgryźć najpierw. O. Ładnie. Teraz strzelacze i chyba teraz tak, więcej kabaczków wylazło. Au, ugryzło. O, w mordę jeża, ile tutaj tego. Au. Bolesne. W sumie by się przydało więcej granatów. Jednak zostawię granaty na tą fazę z wieloma kabaczkami. No. No, właśnie ten atak miałem zrobić, ale coś nie wyszedł. Dobra. Au. No. Zabić szybko tego. No. Więcej. Tak, tutaj chyba granatem się trzeba będzie. Posiłkować, ale nie, chyba nie za bardzo wcelowałem. Au. Run. Stanokują mnie, nie mogę nic zrobić. Ech. Chyba zmienię broń na jakiś shotgun. Ups. Jak się zmieniało broń? Shotgun, dobra rzecz. No, halo.
To go nie zabiło też. Dobra, kabaczek padł. Teraz kolejny skakacz. 2 HP mu zostaje po silnym ataku. A, pudło. Teraz kabaczki, czy jak? Chyba tak. Au. Zaraz mnie znów zestanlokują pewnie. No, nie mogę nic zrobić. Czyżby? Wreszcie. No lepiej. Nie, Railgun w sumie też nie jest zły. Nie wiem, czemu miałem aż takie problemy. Jak były 3 kabaczki, no to po prostu mnie stanlokowały i był problem. Trzeba było szybko jednego chociaż zabić. Sekrety. Sekrety dokąd? Czy to jest wyjście? Zobaczymy zaraz. Ale najpierw tutaj jest przejście. No. Chciałbym to wziąć. Kolejne złotko. Pięknie. Może jeszcze jakieś sekrety? Mam nadzieję, że to klucz. Nie, nowa broń. Też dobrze. Cóż to jest? To to? Chyba to. O, wow, wow. Jakieś takie odbijające się. To może być ciekawe w zamkniętych pomieszczeniach. Jestem zadowolony. No, czyli mamy już 5. Jeszcze jednego brakuje. Próbuję sobie przypomnieć, czy w preview buildzie, w który grałem dawno temu, były jakieś bronie, których nie mam. Na pewno był pistolet, railgun i shotgun, ale czwartego nie pamiętam. Gana. Co to? O, może to było to? Nie wiem. Czy w ogóle były 4? O nie! Dlaczego mi to robicie? Czemu ja używam granatów na takich leszczy? No, myślałem, że znowu cała rzecz będzie się musiała powtórzyć, ale na szczęście nie. Czyli 8 diamencików dało nam broń. Interesujące. Broń i sporo złotych. Więc mam nadzieję, że to wszystko we wschodnim regionie. Chociaż nie zdziwię się, jeżeli jeszcze czegoś nie znalazłem. Czy to oznacza sekret? Oczywiście, że tak. Ale to nie była L-ka, to było jakieś P albo, nie wiem, zależy z której strony patrzeć. Kolejny monolit, bardzo ładnie. Sekrety w sekretach. Aha, no tak. A, czyli tędy, z tego co widzę, wrócimy w znajome regiony, mniej więcej, ale nie do końca. Czy tu coś jest?
Nie. No. Gdzie ja się pojawię? Słyszę dźwięk jakiegoś aktywowalnego obiektu. Czy tu na pewno nic nie ma? Przecież tam da się jakoś przejść. Słyszałem ten dźwięk. Może to były te drzwi? Nie, tutaj słyszę go. Gdzieś. Gdzieś coś. A, czyżby to skrzynka? Ładnie. I skąd tutaj iść? Znaczy dokąd raczej? W dół? W lewo? O! Da się zeskoczyć. No tak, bo to wodospad. Nice. Tą skrzynkę dałoby się zobaczyć, ale nie wiem, nigdy jej nie zobaczyłem. Dziwne. Chyba, że tu nie byłem, ale byłem. To jest droga do olbrzyma, tak? No. Okej. Uznam, że to wszystko we wschodnim regionie, chyba, że nie. Być może się... No, niestety upierdliwe jest to, że... Powiedzmy... Nawet jeżeli obejdę wszystko, znajdę wszystko i powiedzmy zostanie mi jakiś jedno złotko do zdobycia, bo nie wiem, achievementa nie będę miał, to za cholerę nie będę wiedział, gdzie go szukać, ani gdzie zdobyłem wszystkie. No ale wtedy to już pewnie tam sobie poszukam w internetach, bo aż tyle cierpliwości to nie mam. Czyli co, 9 kluczy mamy, ładnie. Złotka może jeszcze wydam. Tak. Uznam, że wschodni region jest zakończony. Potem no, pewnie na północ pójdziemy wyszukiwać resztę. Przeszukiwać. No, mając tyle kluczy też może coś tam się otworzy dodatkowego. A w międzyczasie też jeszcze poczytam o tym, co różne ubranka robią. O! Cześć. Fakt. W sumie niedawno zauważyłem, że teraz w mieście w sumie się gromadzą NPC, których spotkaliśmy wcześniej. Tak jak ten z północy. Czy chciałbym coś z miecza jeszcze? Zostało mi tylko... Została mi ta szarża. Nie wiem. Kupię amunicję do nowego gana naszego. A tu też została szarża w sumie. Tutaj mamy... Czy ja zrobiłem challenge ten... Nie, chyba... Nie zrobiłem, czy zrobiłem? Nie. Setki nie udało mi się wbić. 32. Okej. Okay. Może kiedyś. Wiem też, że jest druga wersja. Kilkaset chyba trzeba zrobić tych... driftów naraz, ale naraz no. Ale to już taki hardcore, że wątpię. Raczej nie. Tutaj chciałem, o właśnie, ten był bodajże na zachodzie. Jakiś koto samuraj. Więc kupmy sobie to. Tylko jedna kulka. No, ale ciekawa spluwa. Nie wiem, czy ona była w tym demie. Może. Może obejrzę sobie ten filmik sprzed... Ile to tam już było? Pół roku? Rok? Pewnie z rok. No i dobra, tutaj się pożegnamy, myślę. Wreszcie wschód zrobiony. Mam nadzieję. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.